się obecnie pod byłym barem Barbara, w którym pracowałem od 1968 roku przez 30 lat. Obecnie to jest Centrum Integracji Kultury Europejskiej. Mamy 12 lipca 2015 roku. Dużo by to wspominać, dużo by opowiadać. Najpierw przypomnę jadłospis z 1978 roku, ale były też jadłospisy z 1968, które nie posiadam. Zostały mi się tylko dwa. Podam przykładowe ceny, nazwy. Rumsztyk wołowy 14 zł, zraz wołowy 18 zł, stek wieprzowy 18, golonka wieprzowa 16 zł, żeberka duszone 13 zł, zraz siekany 20 zł, rolada mięso-warzywna 20 zł. Robiło się oprócz tego słynne blizole, słynne dewolaje, bitki wołowe. O schabowych już nie ma co wspominać. Samych pożarskich się robiło z kurczaka, kotlety pożarskie 500 sztuk dziennie. Dużo bym... Galaretka z nóżek na przykład 8 zł, rolada praska 9 zł, bewszyk tatarski 9 zł, sam 50 kilo tatara przygotowywałem kiedyś tutaj. Szynka mielona 4 zł, rolada praska 9 zł, jajko w szpiku 15 zł, jajko z sosie tatarskim 9 zł, jajko na sałatce złotówka, bułka wrocławska złotówka, żurek popularny 5 zł, żołnierska z kiełbasą 10 zł, jabłkowa z makaronem 5 zł, krupnik 3 zł. Oprócz tego były filet rybny z nototeni 23 zł, kotlet rybny z nototeni plus ziemniaki 10 zł. Dodatki oczywiście, sos grzybowy 3 zł, sos musztardowy 2 zł, kapusta zasmażona z pomidorami 4 zł, mieszanka zasmażana 6 zł, kalafior z wody 14 zł, surówek było różnych, tu jest tylko parę sztuk na razie, z kiszonej kapusty 4 zł, z białej 3 zł, z czerwonej 4 zł, z włoskiej 5 zł, z buraczków 3 zł, surówka spory i z jabłek 5 zł, sałatka z pomidorów 10 zł, sałatek było setki, była słynna też bardzo dobra kawiarnia, gdzie przygotowane różne ciasta, kawy mrożone, o tym nie ma co mówić, bo to za dużo czytania. Pracowałem tutaj 30 lat. Później się nazywał to Bar Fantazy, w którym pracowałem 5 lat, później przez parę lat przestał istnieć. W czasie strajków uciekający, strajkujący uciekali do baru, ja ich ubierałem do ekipy i chowałem do zmywaka. Obecnie pracuję gdzie indziej, zmieniłem całkiem pracę, zawody. Wspominam to z nostalgią. Baru Barbara już nie ma, tylko pozostał słynna nazwa. Gdzie na początku jest neon, gdzie z przodu jest neon, w tym samym starym stylu, tylko że mały, inaczej zmodyfikowany, całkiem inny. Na zapleczu pod dwoma słynnymi oknami, które pracowałem za tymi oknami 30 lat, prawie 30 lat. Nie wiem, co się teraz tam znajduje. Tutaj tędy oknami nawet wypuszczałem, strajkując. Od frontu, od Kazimierza uciekali, z mocy wpadali za nimi, a ja ich też wypuszczałem. Słynne wyjście od zaplecza, które wychodziłem, też wypuszczałem uciekających przed zamówcami, dawałem, które na biało ubierałem, to są jako pracownik. Mam ze sobą archiwalne zdjęcie z mojego byłego miejsca pracy, w którym przepracowałem 30 lat, na którym jest widok całego baru. Oczywiście znajduje się tu neon, bar Barbara, ale nie widać nazwy Barbara. Tak się nazywa dzisiejszego, aż na przykład teraz znajduje była loteria, jest poczciwa stara Warszawa, nawet Warmik przyjeżdża. Były tory tramwajowe, którymi jeździły tramwaje na Kraśnicką. Nie było przejścia. Z tyłu za mną stoi ten wspaniały krasnal, ale w tamtych latach stał taki też słynny zegar prostokątny, taki słupowy, wskazywał czas europejski i polski, gdzie w stanie wojennym gromadzili się wszyscy strajkujący demonstranci. Tam, gdzie znajduje się obecny KFC, były bardzo słynne delikatesy, gdzie sprzedawano na standard aż 50 kg dziennie, w 3 godzinach brakowało.